Dzień dobry, Adrian Grembosz, firma PGA Agro, Paweł Gniewek, Antolka 21. Chciałbym dzisiaj przybliżyć Państwu troszkę bliżej siewniki do warzyw marki Monosem. Znajdujemy się właśnie przy takim siewniku, w tym przypadku akurat siewnik w wersji C, co znaczy jeden aparat wysiewający, dwie linie siewu. W ofercie producenta Monosem są również siewniki w wersjach A, B, C oraz D. Każdy siewnik, no wiadomo, czymś się od siebie będzie różnił. Głównie chodzi o system wysiewający, czyli prowadzenie w jednej bądź w dwóch liniach siewu. Siewnik Monosema. No, szeroko pojęty siewnik warzywny. Możemy nim siać w zasadzie wszystkie warzywa, w zależności od doboru tarcz wysiewających, które dobierzemy do tej maszyny. Budowa siewnika, jak widzimy, rama plus sekcje wysiewające, oczywiste. Sekcje wysiewające w ilości od 2 do 12 rzędów, ramy od 2 do 4 metrów, nawet możemy taką maszynę skonstruować. Jak widzimy w tym przypadku, skrzynia wysiewająca w siewniku jest usadowiona z lewej strony maszyny. Jednak jeśli klient miałby taką potrzebę, możemy tą skrzynię przełożyć na stronę prawą lub do środka. To w zależności po prostu od potrzeb, tak? Jeśli będziemy siali na redlinach warzywa typu marchew lub pietruszka i będziemy mieli rozstaw tam 75 w przypadku dwurzędowego siewnika, no to możemy tą skrzynię mieć z lewej strony. Jeśli będziemy wysiewać w siewie pasowym warzywa typu cebula lub buraczki i tutaj będziemy mieli na przykład 3 lub 4 sekcje w środku, no to ta skrzynia też będzie z lewej lub z prawej strony. Ewentualnie, jeśli będziemy mieli przesuniętą tutaj jeszcze trzecią sekcję dodatkową, no to wtedy tą skrzynię z automatu przełożymy na stronę prawą. Możemy to po prostu dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb klienta. Siewnik marki Monosem wyposażony w turbinę napędową, napędzaną z wałka odbioru mocy przez wałek 540 obrotów na minutę. W opcji wyposażenia istnieje możliwość napędu przez wałek 1000 obrotów na minutę plus zamontowanie dodatkowego manometru do pokazywania ciśnienia na sekcjach wysiewających. Każdy siewnik do warzyw Monosem serii MS wyposażony w odkurzacz do zbierania resztek nasion. Konstrukcja bardzo prosta, oparta na zbiorniku plus wężu z końcówką zasysającą. Przeskręcając ten zawór, tutaj nam się robi wtedy ciśnienie i tą końcówką z każdej sekcji możemy sobie po prostu wybrać do czysta wszystkie pozostałości nasion, które zostają nam po prostu w siewniku. Cała praca zajmuje, no tak jak Państwo widzą, no dosłownie minutę. Wystarczy, tak jak wspomniałem, tutaj odkręcić ten zawór i wybrać pozostałości nasion i przesypać je do zewnętrznego pojemnika. I możemy siać na przykład inny rodzaj roślin. W tym momencie znajdujemy się przy sekcji wysiewającej siewnika punktowego. Tutaj mam już zdjętą obudowę aparatu wysiewającego. Wewnątrz, jak widać, zamontowana tarcza, w tym przypadku z mieszadłem oraz dwoma liniami siewu. Akurat w tym przypadku jest to tarcza do wysiewu buraka ćwikłowego. Dla porównania mam tutaj dla Państwa tarczę z jedną linią siewu, a tutaj tarcza z dwoma liniami siewu. Czyli widzimy, że te otwory są po prostu naprzemiennie usytuowane i stąd nam się potem robią dwie linie siewu. W razie gdyby aparat wysiewający pobierał za dużo nasion na jeden otwór, tutaj mamy regulację tego oto zgarniacza, żeby on nam po prostu zrzucał nadmiar nasion z tarczy wysiewającej. Cała obsługa z wymianą tarczy, no to w zasadzie zdjęcie tego oto tutaj zgarniacza, wyjęcie, no z tej strony mi trochę niewygodnie, wyjęcie tej tarczy, założenie oczywiście nowej tarczy, której ja w tym momencie nie będę zakładał, zamontowanie zgarniacza oraz zamontowanie całej kompletnej obudowy i montuje się to w ten sposób, dodatkowo na dwóch motylkach, tutaj i tutaj. I w zasadzie mamy siewnik przezbrojony do wysiewu innego rodzaju warzyw. W przypadku tarcz wysiewających z mieszadłem, mieszadło wykonane ze stopu metali szlachetnych,
Daje nam to brak elektryzowania się nasion, czyli po prostu te nasiona się nam nie elektryzują, nie osadzają nam się gdzieś na zewnętrznych krawędziach zbiornika i cały czas nam opadają do końca aparatu wysiewającego. Jesteśmy w stanie wysiać nasiono w zasadzie co do ostatniej sztuki w sekcji wysiewającej. Ogólnie regulacji głębokości maszyny dokonujemy w zasadzie w tym punkcie. Tą pierwszą śrubą regulujemy sobie tutaj docisk koła tylnego ażurowego, w tym przypadku ażurowego, które może być w opcji zamienione na koło gumowe lub koło ażurowe z opończą, którą zakładamy w razie potrzeby. Drugą śrubą regulujemy sobie głębokość zagarniaczy, a tutaj głębokość całej sekcji wysiewającej. Z praktyki klienci, jeśli sieją, załóżmy, tylko marchew lub pietruszkę i buraczki, na każdej sekcji rysują sobie jakiś tam kreskę i oni wiedzą już wtedy, że ta kreska oznacza na przykład 2 lub 3 cm i wtedy już sobie tylko ustawiają pod daną głębokość wysiewu i wiedzą, że to będzie siało na tej danej głębokości. Każdy siewnik kółka dociskowe wyposażony jest w kółka dociskowe z opasaniem ze stali nierdzewnej, czyli wiadomo, nie będzie nam się na tym obklejać żadna ziemia, ani nie będzie ryzyka rdzy. Dodatkowo tutaj jeszcze zgarniacze, ewentualnie przed jakimś nadmiarem, który by niepotrzebnie występował.